Witam, jestem Dominik, mam 21 lat, po przeszczepie jestem już 2 lata. Całą diagnozę, że muszę mieć przeszczep serca, nawet przyjąłem bardzo, bardzo spokojnie, bo ja sobie już zdawałem z tego sprawę, że i tak, kiedyś ten przeszczep serca będę musiał mieć zrobiony, więc to nie była żadna nowość dla mnie. No, rodzina to przeżywała ciężko, jak każdą operację, zważając na to, że mój ojciec nie doczekał dawcy. Siostra zmarła już po operacji. Operacja się udała, no, no niestety nie udał się ten okres pooperacyjny już. Ja może zaznaczę, że byłem w tak ciężkim stanie przed operacją, że za bardzo były trudności znaleźć lekarza, który by chciał mnie operować w Polsce. No ale z transportem były problemy, bo zastanawiałem się, czy przeżyję transport lotniczy. No ale no, przeżyłem i doleciałem spokojnie do Warszawy. Operacja w Warszawie trwała niecałe 7 godzin. Przeważnie tyle trwa, od 6 do 12 godzin. No i później pierwszy tydzień. Wybudzają cię, wszystko jest w porządku. Rehabilitacja, tam jest sztab ludzi odpowiedzialny za to. No po prostu nasi lekarze już są z tym obyci, to dla nich już jest chleb powszedni. Żadna rewelacja, że się robi komuś przeszczep narządu. Zaznaczę tutaj, że mój stan przed operacją no był fatalny, ja już w ogóle nie wstawałem, miałem cewnik podłączony, a już niecałe 2 tygodnie po normalnie chodziłem po korytarzu, przemieszczałem się. Po 3 tygodniach wróciłem o własnych siłach do domu. Gdyby nie to, że miałem rozcięty mostek, no to bym pojechał samochodem do domu. No ale niestety, no nie pozwolili mi prowadzić. No. Transplantacja jest tą dziedziną medycyny, bardzo nową i nowoczesną, chociaż trudną, która zajmuje się leczeniem chorych, a możemy nawet powiedzieć ratowaniem chorych, których innymi sposobami niż wymiana narządu, przeszczepienie narządu uratować się nie da. Czyli narząd chorego, dla którego jedynie pozostaje transplantacja, musi być uszkodzony trwale. W związku z tym przeszczepiamy nerkę wtedy, kiedy jest nerka trwale i nieodwracalnie uszkodzona, wątroba trwale i nieodwracalnie, serce, płuca i inne narządy. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, nieodwracalne. I to jest główne zajęcie współczesnej transplantologii, ale nie wolno nam zapominać również o przeszczepach szpiku, który daje szansę uratowania chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem, z ciężką chorobą szpiku. I w związku z tym chcę powiedzieć tak, że gdyby nie transplantacja, dany pacjent by nie żył. Właściwie nowoczesna transplantologia zaczęła się rozwijać w 60. latach XX wieku. Potem mieliśmy takie przystopowanie tego impetu transplantacyjnego na świecie, dlatego że nie było skutecznych leków tzw. immunosupresyjnych. To są takie leki, które hamują naszą własną odpowiedź przeciwko obcemu białku, w tym przypadku obcemu narządowi. I niestety w latach 70., zwłaszcza jeżeli chodzi o przeszczepianie wątroby, serca i płuc, ta ilość przeszczepianych narządów była niewielka, głównie z powodu tego, że wyniki były złe.
Rzadko chorzy przeżywali dłużej niż jeden rok, jeżeli chodzi o serce na przykład. Dramatycznie sytuacja uległa zmianie po roku 1980, kiedy do użytku wprowadzono cyklosporynę. To bardzo nowoczesny lek, który hamował odpowiedź immunologiczną i znacznie wydłużył przeżycie chorego. Transplantacja polega najogólniej na wymianie starego, zużytego narządu przez inny, nowy. W większości przypadków ten narząd pochodzi od osoby zmarłej. W nielicznych przypadkach mamy do czynienia z tak zwanym dawstwem rodzinnym, kiedy ktoś z osób bliskich może oddać fragment wątroby czy jedną nerkę dla najbliższego członka rodziny. W tej chwili jeden zmarły człowiek jest w stanie uratować bardzo wiele osób, bo mówimy tutaj o płucu, mówimy o sercu, mówimy o dwóch nerkach, mówimy o wątrobie, trzustce, rogówce, skórze, chrząstce. Skóra i chrząstki są wykorzystywane przez chirurgów urazowych zajmujących się urazami, oparzeniami w leczeniu tych chorych. Także jak dobrze policzymy, to ilość istnień ludzkich, która może być tym sposobem leczenia, uratowana jest ogromna. Więc ja Dominika poznałam w liceum, razem chodziliśmy do jednej klasy. No i na samym początku już Dominik powiedział mi po prostu, że on jest chory i musi mieć przeszczep i czy zgodzę się z nim być mimo tego. Oczywiście zgodziłam się, bo dla mnie to było na razie nic nadzwyczajnego. Zaczęłam pierwszy rok studiów, gdy Dominik znalazł się w szpitalu. Było ciężko, jeździłam do niego codziennie przez miesiąc. Widziałam, jak jego stan się pogarszał, widziałam, jak aparatura zaczęła wariować w pewnym momencie, jak po prostu z dnia na dzień coraz bardziej był słaby i już praktycznie nic nie mógł zrobić. Jak pojechał na OIOM i gdy lekarze już powiedzieli, że jedyną szansą jest przeszczep serca, no to wtedy po prostu jedyne, co mi zostało, to modlić się i modliłam się naprawdę codziennie, wręcz po prostu nie robiłam nic innego i właśnie wiara dodała mi sił w to, że wszystko będzie dobrze. I w ten dzień, w którym dowiedział się Dominik właśnie, że ma mieć przeszczep, złożyło się tak dobrze, że jego mama przyjechała po mnie do szkoły, bo ja studiuję w Oświęcimiu, zabrała mnie do ojca i w ten właśnie dzień po południu dowiedzieliśmy się wszyscy, że jest dawca i że będzie transportowany do Warszawy. No i ucieszyłam się, płakałam ze szczęścia, po raz pierwszy raz płakałam przy nim, bo starałam się wszystkie emocje ukrywać, mówić mu, że będzie dobrze, pocieszać go. No a po operacji, gdy już usłyszałam, że przeszczep się przyjął, że już po miesiącu po prostu, że już wszystko będzie dobrze, że wróci do domu, to po prostu radość była niesamowita z tego i bardzo się ucieszyłam, naprawdę. No i nie wiem, no po prostu... Szczęście, że się udało. To, że mam przeszczepione serce, no w niczym mi nie przeszkadza, po prostu pływam, jeżdżę na rowerze, na siłownię niestety nie mogę chodzić, to jest problem, a tak to w koszykówkę, w ping-ponga dużo gram, w tenisa,
No nie ma żadnych problemów po prostu. Kto może zostać dawcą? Dawcą może zostać praktycznie każdy człowiek w momencie stwierdzenia śmierci mózgu, czyli wtedy, kiedy zostaje uznany za osobę zmarłą. My wiemy, że jest to moment taki, w którym już żadna terapia medyczna, żadna operacja nie jest w stanie przywrócić do życia tego człowieka. Ksiądz Roman Jurczak, od 9 lat proboszcz parafii Mała, gdzie w tej chwili jesteśmy i gdzie, jak widać, jesteśmy uczestnikami zakończenia sezonu. Spotykamy się z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że tu zjeżdżają się ludzie, którzy się w dużej mierze znają. Mijają się po drodze, spotykają się na różnych imprezach, to jest raz. Po drugie, wszyscy wiedzą, że wyjeżdżając z domu nie ma żadnej gwarancji, że wrócą. W związku z tym dla tych, którzy są wierzący, jakieś tam westchnięcie do świętego Krzysztofa, a potem umieć powiedzieć dziękuję, to też ważne. To jest właśnie ta okazja. Okazało się, że znowu są tacy, którzy nie dojechali. Byli tu na początku, nie są na końcu. Na imprezie, w której brałem udział, także pod Wilnem, zginął jeden z naszych kolegów na motocyklu, kiedy jechaliśmy na rajdzie katyńskim. Dramat, ale taka rzeczywiście prawda. Więc to wszystko jak gdyby zbieramy razem i tu po to jesteśmy. Dodatkowo jesteśmy także po to, bo uprawiamy coś na rodzaj, powiedzmy, nie wiem, duszpasterstwa, prewencji, nawet bardziej prewencji jak duszpasterstwa, bo to wymyka się spod takiej kontroli. Tu nikogo nie przysłał, tu nikt nie przyjechał, bo kazali. I to jak gdyby świadczy o tym, co ci ludzie to robią. To nie są przypadkowi ludzie, to są fajni ludzie. Każde spotkanie ma przesłanie. Coś chcemy sobie przypomnieć. Na wiosnę, kiedy zaczynaliśmy sezon, mówiliśmy o transplantacji organów. Mówią o nas dawcy. Może mają rację. Bo są i tacy, którzy przesadzają. Tu jesteśmy odkryci, tu nie ma niczego, co by nas chroniło. Więc brawura, czasem głupota, plus 118 koni, 439 kilo żelastwa, 1800 pojemność, to jest jak bomba. Nieszczęścia się zdarzają, ale chcemy po pierwsze mówić o tym, że należy je unikać i robić wszystko, żeby tak nie było, ale też chcemy jak gdyby wyprzedzać pewną rzeczywistość śmierci, na przykład rzeczywistość śmierci. Jestem księdzem. Kilkanaście razy w roku przy okazji na przykład pogrzebów mówię o śmierci, o tym, że należy się do niej przygotować, że należy ją jakoś spotykać, przeżywać. Na wiosnę tu będący ludzie wzięli ze stolika ponad 3000 karteczek. To było oświadczenie woli. To jest coś, co promujemy dla tych, którzy chcą świadomie, z całą premedytacją i odpowiedzialnością powiedzieć, jeśli nie daj Bóg się zdarzy, że będę musiał skończyć życie, niekoniecznie na motorze i rozwalony na asfalcie, ale gdzieś tam, to chciałbym, żeby po mnie coś zostało. Nie tylko dobre słowo, pomniki, wspomnienia, zdjęcia i coś tam jeszcze. Chcę dać siebie to, co nie muszę zabrać. Nie pojadę ze swoim sercem do nieba. Takie było hasło. Chcę oddać innym. Coś wam powiem. Po ostatnim spotkaniu przeżyłem dwie takie fajne rzeczy. Po pierwsze, na boisku, po mszy świętej podszedł człowiek i powiedział, proszę księdza, ja 2 lata. Mam 2 lata. Myślę, kurde, chłop 60 lat. Mówi, mam 2 lata, bo mam 2 lata serce, nowe serce, drugie serce. Miałem ciarki. A jeszcze bardziej miałem ciarki, jak napisała do mnie dziewczyna maila i napisała, że 2 lata temu musiała podjąć taką decyzję. Chodziła 3 tygodnie. Wiedziała, że będzie śmierć i ją proszono o decyzję wcześniej, nie wiedziała co zrobić. Zgodziła się. Mówi, po 2 latach teraz rozumiem, jak dobrze zrobiłam. Teraz po tym spotkaniu, widząc tych ludzi, tutaj stało 3000 ludzi z kartkami w ręce. Podpisanymi kartkami, pokazującymi, że
My jesteśmy bardzo za. Więc to spotkanie i takie przesłanie to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, bo ci ludzie tu jadąc nie wiedzieli jeszcze, że będą uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Okazali się tak bardzo otwarci i tak bardzo chętni i powiedzmy chętnie dający. To pytanie jest jakby oczekiwaniem albo wołaniem, nie bójmy się tego powiedzieć, wyraź proszę cię zgodę. Kiedy sama matka czy ojciec, widząc, że jego syn czy córka, to są przecież dramaty rodzinne, mówi, ja bym chciała czy chciał, żeby to dziecko moje, które tu ginie, ten 30-letni dawca, jeszcze żył, jego serce, jego płuca w innym. To jest wielka miłość. Proszę sobie wyobrazić, że 90% chorych wychodzi ze szpitala po transplantacji. Czyli około 8% chorych tracimy. Trzeba pamiętać, że to są chorzy bardzo ciężcy, którzy przedtem w większości nie chodzą normalnie, tylko cały czas przebywają w łóżkach, bo są niewydolni. I nagle 90%, 92% z nich wychodzi do domu. Rozpoczyna nowe życie. 70%, 65% żyje dłużej niż 5 lat. Mamy chorych, którzy mają, w tej chwili są 20-22 lata po transplantacji. I myślę, że to, co jest najważniejsze, że ludzie nagle przestają widzieć przed sobą mur. Proszę pamiętać, że mam uszkodzony narząd, to wiem, że kończą się moje dni. Chorzy to widzą. Coraz słabszy, coraz gdzie się czuje, duszność. Wszystko jedno, czy dotyczy wątroby, gdzie chory zapada powoli w śpiączkę, czy to dotyczy serca, płuc i tak dalej. I nagle widzi to darowane życie po raz drugi, czyli dużo dobrego optymizmu. Jeżeli chodzi o wyniki, to są dobre wiadomości. Naprawdę muszę powiedzieć, że siłą transplantacji są chorzy po zabiegu. Jest 12 września 2008 roku. 5 lat temu miałem przeszczep serca i z tej okazji obchodzę 5-lecie i zaprosiłem swoich przyjaciół, osoby po przeszczepie serca, koleżanki i kolegów. To będzie takie spotkanie, można powiedzieć, przy kawce, herbatce, przy lampce wina. Porozmawiamy, powspominamy swoje dawne czasy. Ile już lat jest pani po przeszczepie serca? No w lutym minęło 10 lat. Jesteśmy grupą pacjentów po przeszczepie serca i oprócz tego, że nas taka wspólna niedola łączy, to po prostu się bardzo lubimy wspólnie przebywać, wspólnie wyjeżdżać, spędzać czas. Dzisiaj jest taka właśnie uroczystość. Jeden z naszych kolegów obchodzi piątą rocznicę, piękną piątą rocznicę. No i też chcieliśmy razem z nim być, on nas też zaprosił. Lubimy wtedy wspominać nasze losy. Jestem osobą bardzo otwartą, optymistycznie nastawioną. Mam wspaniałą rodzinę, wspaniałego męża, mam córkę, która w tej chwili spodziewa się dziecka, więc dla mnie to jest po prostu, życie mnie tak wciągnęło, że ja po prostu zapomniałam o tym, że jestem po przeszczepie serca. Moje nazwisko Bogumiła Nitychoruk. Jestem 15 rok już w sumie rzeczy po przeszczepie serca. Dla mnie ten czas 14-15 rok przeciął bardzo szybko. Taki sobie cel teraz dałam. Chcę iść na wieś mieszkać. Mam już działkę kupioną, mam stary dom, chcę rozbudować ten stary dom. Mam cel w tej chwili. Nie myślę o tym, że jestem po przeszczepie serca, bo nawet nie ma sensu myśleć. Po prostu dbam o siebie, zażywam leki jak trzeba. Chodzę na kontrolę, robię to samo, co i przed przeszczepem, tak i po przeszczepie robię to samo. Siedzimy, rozmawiamy, cieszymy się, że jeden drugi jeszcze widzi, że nic nie jest, że jest człowiek jeszcze dalej zdrowy.
Świat do przodu rwie, ja patrzę za siebie. W cieniu starych drzew. Cześć, nazywam się Golden Life, dwie piąte tego zespołu. To jest Tomek. Cześć. Ja jestem Adam Wolawolski i chcemy powiedzieć wam, dlaczego zajęliśmy się ideą transplantologii. Tak naprawdę wynika to z naszych przeżyć, to co życie, że tak powiem, napisało nam scenariusz. A tak naprawdę piosenka, która powstała z myślą o tym, żeby wspomnieć Maćka, naszego perkusistę, który zginął w wypadku. Na singlu jest napisane, że piosenka jest dedykowana wszystkim tym, którzy dostali jeszcze jedną szansę, którzy na przykład przeżyli wypadek i są w stanie po prostu pomagać innym, bo coś przeżyli, już są inaczej na nas nastawieni do tego. Ja osobiście przeżyłem taki wypadek, Maciek niestety go nie przeżył. Każdy z nas miał takie podobne sytuacje. Dużą uwagę skupiam na tej piosence, kiedy mamy koncert. Fajne jest ocen, bo ludzie słuchają, rzeczywiście zatrzymują się w tym miejscu. Słuchają po prostu to, co mamy do przekazania, że dedykacja jest dla takiej, a nie innej osoby, że ta akcja jest poparta, że wchodzicie na stronę, kupujcie bransoletki, jeżeli oczywiście chcecie, bo nikogo nic nie zmuszamy. Każdy z nas założył tą bransoletkę po wielu przemyśleniach, kłótniach i dyskusjach. Świadomie. No i myślę, że każda osoba, która nosi tę bransoletkę, to jest osobą, która szanuje swoje życie. To jest też bardzo istotne, że ona już ma tą świadomość, ona została w tym momencie pouczona, jakby, że ja noszę tą bransoletkę, to inaczej jakby patrzę po prostu na polskie drogi, na zdejmowanie nogi z gazu, do takiego życia, nie innego. No, rock and roll, zabawa, super fajnie, ale też trzeba wiedzieć, kiedy po prostu przystanąć i kiedy pewne po prostu schematy, które po prostu są, powiedzmy sobie szczerze, brzydkie, naganne i tak dalej, uciekać od nich. My jesteśmy tylko muzykami, możemy jakby swoją muzyką i tym, że występujemy na scenie i że występujemy przed kamerami, możemy o tym głośno mówić i chcemy o tym mówić, tak? Akurat jest słuszne. Oprócz piosenek, popieranie takich akcji uważam, że należy do obowiązku. Młodym ludziom trudno jest cokolwiek przekazywać, bo oni na progu życia wiedzą wszystko. No właśnie. My już mamy ten próg jakieś parę lat za sobą. Wiele przeżyć fantastycznych i mniej fantastycznych. I wiele przeżyć tragicznych. Przede wszystkim szanujcie swoje życie. Szanujcie życie innych. Zaczniecie szanować swoje, będziecie też szanować innych. I w zasadzie o to chodzi. Współczuję rodzinom, które w tak trudnej chwili utraty bliskiej osoby muszą podjąć tak ważną decyzję oddania części ich bliskich innym osobom. I rozumiem, że to jest bardzo trudne, ale właśnie dzięki osobom, które podjęły tę decyzję, mogę teraz tutaj siedzieć z Dominikiem, cieszyć się każdą chwilą razem z nim spędzoną. Bardzo mocno go kocham i to serce, które bije w nim, mimo iż biologicznie nie jest z niego, to wiem, że kocham je tak samo mocno jak przedtem. Dziękuję.